Zobaczcie, jak gęsto upakowane są te jabłka, prawda? Dosyć gęsto. Proszę Państwa, można powiedzieć sad jak sad, ale wejdźmy do środka i co zobaczymy? O! Takie owoce. Takie owoce. Widać? Na tej wysokości praktycznie w każdym rzędzie mamy jakieś tego typu owoce. Ja doprawdy nie spodziewałem się w sadzie towarowym takich owoców. No to są jakieś tam rodzaje jabłek. Można powiedzieć, że to są jabłuszka, bo małe, tak? W kiściach rosną, w takich po 4 sztuki, może po więcej nawet. Doprawdy jest to coś zdumiewającego. Tego jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy oni te owoce będą zbierać. Bo jeśli by nie zbierali, to bym sobie zerwał. Ale nie wiem, gdzie jest właściciel sadu. Na koniec dwa pytania do profesjonalistów. Pierwsze. Czy to są odmiany, na których produkuje się tak zwane podkładki, to znaczy, no, czy to są po prostu odmiany podkładkowe i nie wiem, czy ja fachowo używam tej nazwy, ale po prostu widzę, że tu mogła zaistnieć taka sytuacja, że po prostu niektóre drzewa wymarzły i nie obrodziły tymi odmianami, które tutaj miały być i po prostu urosły jabłka z podkładki, a nie ze szczepu, że tak się wyrażę. No nie sądzę, ale to jeśli tak by było, to też proszę mi to powiedzieć, żeby to specjalnie było tak robione. Nie sądzę, żeby to było specjalnie tak robione, żeby tutaj co ileś, w sumie, no co niepokoi, to czy tam zastanawia, co zastanawia, to że te jabłka pojawiają się raczej regularnie, no powiedzmy na tej samej wysokości, tak samo i tutaj, zobaczcie. Prawda? I pytanie jeszcze ostatnie, to już naprawdę dla mega fachowców. Jakie to są odmiany? Tutaj widzę przynajmniej 3 odmiany tych mikrojabłek. Przynajmniej 3, takie małe, pomarańczowe. Troszkę większe, czerwone, no i te